Cześć. Dziś wyjątkowo w środę. Ubisoft angażuje policję do walki z toksycznością wśród graczy. Dyrektor Ubisoftu stwierdził, że firma stara się być przykładem dla innych firm i rozpoczyna właśnie nową falę dbania o bezpieczeństwo tych, którzy korzystają z ich produktów. Dzięki systemowi Ubisoftu policja może interweniować w sytuacjach prześladowania online. Wydawca zachęca inne firmy z branży do podobnych inicjatyw. W praktyce interwencji policji ma dotyczyć mniej niż ułamek procenta spraw, a omawiana współpraca to po prostu jedna z nowych potrzeb dzisiejszych świata. Klasyczny, bezlitosny, popularny. Taki właśnie jest Darken Darker, produkcja małego studia Iron Maze. Ich gra jest w studium jeszcze przed Early Accessem, dając graczom dostęp do gry raz na tydzień na parę miesięcy, ale solidne fundamenty wystarczą, by gra przyciągnęła hordy graczy. Trwający od 2 dni tygodniowy playtest utrzymuje lekką ręką 100 tysięcy aktywnie przemierzających lochy graczy. Grę spróbować można za darmo, samemu bądź nawet z 2 kompanów. Polecam. In the Salima mission, we first need to bring workers to the area. Premiera remake'u kultowej strategii Faraon z 1999 jest już tuż za rogiem. Z tej okazji twórcy opublikowali w sieci nowy gameplay, w którym omawiają rdzeń rozgrywki, a także chwalą się nowościami, jakie wprowadza odświeżona wersja gry. Gra na start ma oferować 53 unikalne misje, w których zbudujemy własne imperium i rozwiążemy zagadki związane z jego zarządzaniem. Premiera na PC-ta 15 lutego. Już za 3 tygodnie gra Elden Ring będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji będąca wydawcą produkcji firma Bandai Namco Entertainment przygotowuje dla fanów wydarzenie w Sztokholmie. Zorganizowanie całej imprezy tylko z powodu urodzin gry wydaje się przesadą, więc fani spekulują, że to właśnie wtedy zostanie ogłoszony dodatek. Nadzieje fanów pobudzają też najnowsze zmiany w bazie danych Elden Ringa na Steamie. Półtora roku temu Blizzard pochwalił się trybem Mercenaries do swojej karcianki Hearthstone. Tryb jest m.in. alternatywą dla graczy Hearthstone, których stresuje PvP, a polega on na zbieraniu i ulepszaniu składu tytułowych najemników. Mercenaries jednak ewidentnie nie przyjęło się tak dobrze jak inne tryby gry pokroju Battlegrounds, bo ogłoszono właśnie dużą, ale ostateczną aktualizację, która zakończy wsparcie dla tego aspektu Hearthstone na zawsze. RIP. Tyle na dziś. Dzięki.